witajcie w kolejnym Jak Szybko, gdzie pokażę Wam mega słodkie, bez użycia ciepła, łatwe i szybkie do wykonania fryzury do szkoły. Koniec z nudą, czas zacząć się bawić włosami i dziś zobaczycie jak przy pomocy wsuwek, gumek oraz szczotki wyczaruję naprawdę fajne rzeczy. Pierwsza fryzurka to wysoki kucyk. Włosy porządnie rozczesz. Weź głowę na dół i zbierz włosy w kucyk. Zaczesz je wysoko na czubku głowy i zwiąż gumką. Po czym stwórz bardziej naturalny look, biorąc jedno pasmo włosów i obwiązując nim kucyk. Następna fryzura jest mega słodka. Dwa kucyki. Ponownie rozczesz włosy. Podziel je na dwa grube pasma i każde z nich zwiąż wysoko po bokach głowy. Wyjmij też z przodu pasemka włosów jako dopełnienie całości. Bardzo łatwo z poprzedniego uczesania zrobić kolejne, czyli dwa koczki, wysoko zaczesane po bokach głowy. Wystarczy skręcić kucyki w ślimaczki i związać je gumką. Całkiem fajną opcją jest stworzenie z włosów czegoś w stylu korony. Zacznij od przedziałka na środku głowy. Potem zrób tym razem kucyki wysoko, ale bardziej z przodu głowy. I przewiąż je przez siebie, tak jakby nad głową. Następnie przypnij je mocno wsuwkami. Taka fryzura jest świetna, jeśli chcesz spiąć włosy, nadal wyglądając słodko i ładnie. Dalej przechodzimy do artystycznego nieładu – półkoku. Jeśli w tym dniu Twoje włosy żyją własnym życiem, wykorzystaj to. Zgarnij włosy z czubka głowy i niedbale zwiąż je z tyłu, nie do końca przekładając włosy przez gumkę. Uzyskasz taki efekt pętelki, co moim zdaniem wygląda bardzo modnie. A skoro już jesteśmy przy pętelkach, to muszę Wam pokazać moją nowo odkrytą fryzurę. Postaw na rozpuszczone włosy, ale z obu stron zrób takie mini pętelki. Wystarczy, że zwiążesz cieniutkie pasma, najlepiej gumką, recepturką i w ostatnim wiązaniu nie przykładaj do końca włosów. Prezentuje się to przeuroczo, nieprawdaż? Czas na warkocze, ale nie takie zwykłe. Podziel włosy na dwa pasma i zapleć warkocze. Następnie powyciągaj lekko włosy, trzymając jednocześnie koniec warkocza. Dzięki temu będą wyglądać na grubsze. Jeszcze tylko pasemka z przodu i gotowe. I znowu z jednej fryzury można wyczarować drugą. Wystarczy, że przełożysz jeden warkocz na drugą stronę, przypniesz wsuwkami i masz efekt iście królewskiej fryzury a la Rozpunka.
Mocno upięte włosy też są piękne i idealne do szkoły. Zepnij włosy w kucyk. Następnie zapleć warkocz. Nad warkoczem odgarnij włosy i przez tą dziurę przełóż warkocz kilka razy, aż uzyskasz piękną plecionkę. I na koniec mam Wam do pokazania fantazyjny kok. Ponownie zwiąż włosy na czubku głowy w wysoki kucyk. Oddziel jedno cienkie pasmo i zapleć z niego warkocz. Natomiast pozostałe włosy natapiruj i zwiąż w kok. Na zakończenie włosy obwiąż warkoczem. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz napisać koniecznie, która fryzura Wam się najbardziej spodobała. Buziaki, pa!